Siemanko, siemanko, z tej strony Artur Kornik-Sowiński. Mam przyjemność być jednym z trenerów podczas kampu Styl Art. Cześć, nazywam się Mariusz Manorolinkę, jestem pierwszym czarnym pasem w Polsce, a generalnie także w Europie Wschodniej. Jestem tutaj na obozie z trenerem od parteru. Fantastyczna atmosfera, chłopacy chcą pracować, naprawdę się dzieje. Myślę, że takie kampy to idealna alternatywa dla młodzieży, jeżeli chodzi o spędzanie wolnego czasu. 3 treningi dziennie z bardzo wykwalifikowaną kadrą trenerską. Ja odpowiadam za MMA, także działamy przekrojowo, robimy stójkę, robimy zapasy, robimy parter. Witam wszystkich, jestem organizatorem Styl Art Training Camp. Jesteśmy na obozie w Głuchołazach, gdzie trenujemy bardzo ciężko. Bardzo ładnie, jeszcze kawałek! Czujemy wszystko po kościach, po mięśniach, dużo jemy, dużo trenujemy. Nie ma jakiejś tam olewki, tylko jeżeli trener widzi, że jest coś nie tak udanego zawodnika, podejdzie, podpowie, sam się tak czuje. Nie mogę się doczekać, aż przyjedzie także trener Wrzosek. No, z taką ekipą to tutaj zrobimy bardzo, bardzo duże postępy. Na obozie Styl Art Training Camps służę uczestnikom na każdym poziomie zaawansowania swoją radą i wskazówkami w zakresie żywienia i suplementacji. I myślę, że nie przesadzę, jeżeli stwierdzę, że dla młodzieży pod kątem takim szkoleniowym, pod kątem wyniesionej wiedzy, to kilka dni spędzonych na takim obozie można porównać do pół roku treningu w warunkach takich normalnych. Mam nadzieję, że będziemy się spotykać cyklicznie na takich kampach, bo naprawdę mają dużą dawkę treningów i to przyniesie efekty w ich nadchodzących walkach. Jestem osobą, która ma ponad 30 lat doświadczenia w sportach walki. Zwiedziłem dużo krajów po to, by zbierać swoje doświadczenie oraz wiedzę. No i też Artur dba o tę strefę merytoryczną, aby byli trenerzy z różnych dyscyplin sportów walki, pod różnymi kątami mogli tą wiedzę przekazywać, także jak najbardziej na plus. Z punktu widzenia specjalisty i rodzica zaufałabym organizatorom i wysłała tutaj również swoje dziecko. Jeśli jesteście zainteresowani naszymi kolejnymi wyjazdami, odwiedźcie nas na Facebooku, na Instagramie oraz na stronie internetowej. Na pewno nie nas jeszcze przyjdziemy. Tak jest, na pewno jeszcze za rok, za dwa. Jeszcze pewnie w większej grupie. Pozdrawiam i do zobaczenia na przyszłych obozach. Hej!